Gdyby ktoś się mnie zapytał, czego nauczyła mnie joga, jaką jedną rzecz wyciągnąłem z nauki wykonywania różnych poz i ustawiania swojego własnego ciała, to jest to dokładnie to, co teraz wam powiem. Joga nauczyła mnie, że nie muszę być najlepszy, aby być wystarczająco dobry. Przez całe swoje życie żyłem z takim poczuciem, że zawsze jest coś do zrobienia w życiu, że mogę być lepszy, że mogę coś osiągnąć, kimś się stać. Ja to lubię, uwielbiam to poczucie i w zasadzie ono mi nie przeszkadza i nie chcę z nim walczyć i się z nim pogodziłem. I uważam, że takie jest już nasze życie. Jesteśmy ludźmi, mamy jakieś nasze ograniczenia, nie jesteśmy doskonali, każdego dnia się uczymy, wyciągamy lekcje, stajemy się lepsi. Teraz, czy uważamy, że to jest złe czy dobre, takie czy siakie, to w istocie nie ma znaczenia, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie jest życie. Po prostu życie jest. Ale czasami jest tak, że mam takie natrętne poczucie bycia niewystarczająco dobrym, takie kompulsywne, takie, mógłbym powiedzieć, złe i uprzykrzające nam życie. Może nie każdy z was to ma. Ja akurat takie uczucie miałem w swoim życiu. I owe uczucie często blokowało mnie w tym, żeby odczuwać wewnętrzne szczęście i spokój i radość z bycia sobą. Tym, kim jestem, takim spontanicznym, autentycznym sobą. Ja pamiętam jednym z takich przełomowych dni, momentów w moim życiu był moment, kiedy wróciłem ze szpitala z wszczepionym stymulatorem serca i powiedziałem sam do siebie, że ja się ogarnę, ja się wezmę za siebie i zadbam o swoje własne ciało, tak że będę po prostu zdrowy fizycznie i mentalnie, bo byłem wtedy troszeczkę wyczerpany, zmęczony, przeżywałem coś, co mógłbym powiedzieć, taką utajoną depresję, ale powiedziałem sobie, że ja to ogarnę. I zacząłem od roweru, zacząłem jeździć na rowerze, zacząłem wykonywać delikatne ćwiczenia, takie na jakie było mnie stać, żebym był w stanie je w ogóle wykonywać. I po jakimś czasie zbudowałem tą oto siłownię, którą możecie zobaczyć za moimi plecami. Trochę ją tutaj podbudowałem, część rzeczy wyrzuciłem, z części rzeczy zrezygnowałem, siłownia ta też zaczęła mi się sypać i powinienem już ją wymieniać na lepszą, bo te krążki, które widzicie, po części są krążkami z wypełnieniem betonowym i to wypełnienie zaczęło się psuć. Mam też kilka krążków żeliwnych, ale nie są one w pełni kompletne. Czyli nie wszystkie mam do pary i musiałbym to po prostu powymieniać. No i ławeczka też się sypie, ale to może kiedyś indziej wam o tym poopowiadam. I zacząłem ćwiczyć na tej siłowni. Zacząłem ćwiczyć 3 razy w tygodniu, po jakimś czasie 4 razy w tygodniu, po jakimś czasie 5 razy w tygodniu i nawet 6 dni w tygodniu. Naprawdę bardzo dużo ćwiczyłem, bardzo dużo uprawiałem sportu, byłem uparty co do tego, nadal jestem uparty w wielu kwestiach w moim życiu, ale wtedy byłem mega uparty na to, żeby zbudować masę mięśniową, stać się po prostu silniejszym i wyglądać na mężczyznę, wyglądać bardzo męsko, bo miałem wtedy 19 lat i schudłem bardzo dużo, bo ważyłem 53 kg, więc byłem chudy jak patyk, co przy moim wzroście 1,68 cm no sprawiało wrażenie, że wyglądałem po prostu jak dziecko, jak takie chude, małe dziecko i nie było w ogóle widać mojego wieku, więc miałem trochę taki kompleks, takie poczucie, że powinienem coś z tym zrobić. Wcześniej byłem otyły, wyglądałem jak piłka, więc wiecie, od jednego do drugiego ekstremum, nie? Trzeba było znaleźć coś takiego pośrodku. No i zacząłem ćwiczyć na tej siłowni. Po jakimś roku czasu już tak zacząłem ćwiczyć, że i nabrałem masy mięśniowej i tak jak wspomniałem wcześniej, zacząłem ćwiczyć 6 dni w tygodniu. No i trochę tak przeskoczyłem na to drugie ekstremum, czyli ćwiczyłem za dużo, wymagałem od siebie znowu za dużo. I chodziłem trochę przetrenowany, trochę spięty, trochę neurotyczny, brakowało mi równowagi.
brakowało mi takiej satysfakcji, bo nadal byłem skupiony na tym, żeby ciągle osiągać i no, nie byłem w pełni zadowolony ze swoich efektów, bo wymagałem od siebie więcej niż w rzeczywistości byłem w stanie zrobić, a ci co wiedzą, no to budowa masy mięśniowej trochę czasu trwa i choć często w różnych transformacjach i filmach na YouTubie można zobaczyć, że ktoś nagle zbudował masę mięśniową w pół roku albo w rok czasu, to jest to trochę pic na wodę i fotomontaż, ponieważ naprawdę, żeby zbudować fajne ciało, zdrowe, zadbane, żeby mieć sylwetkę, dietę poukładaną, zdrową, nie taką, że neurotycznie śledzimy wszystkie kalorie, że ciągle jesteśmy pod nadzorem i kontrolą naszego ego, no to wymaga trochę czasu. I uważam, że najpierw trzeba się wyedukować w tych tematach i wiedzieć, jak się odżywiać, jak ćwiczyć, jak dbać o siebie, żeby wyrobić sobie swój własny styl i potem być w stanie tak bardziej sobie zaufać. Ale mimo wszystko ta wiedza i ten progres jest potrzebny, także tego bym nie bagatelizował. No i był taki okres, właśnie ja ćwiczyłem na siłowni 6 dni w tygodniu i wiedziałem, że to już jest za dużo, że przeginam, że chodzę przetrenowany, spięty, mam wahania nastroju, nie czuję się szczęśliwy, bo spędzam więcej czasu na siłowni i planując moje posiłki, a nie mam w ogóle czasu na znajomych, na takie kontakty towarzyskie. W ogóle dziwnie się czuję, bo liczę każdą kalorię i no ciężko jest mi być elastycznym w relacjach, tak? W tamtym okresie ciężko mi było. No i dzięki temu doświadczeniu trafiłem na duchowość. Zacząłem interesować się duchowością, najpierw medytacją, później jogą, ale zanim doszedłem do jogi i doszedłem do tego, że joga ma znaczenie i sens w moim życiu, zacząłem się rozciągać. Stwierdziłem, że zmniejszę ilość treningów, jakie będę wykonywał w tygodniu. Wtedy zszedłem chyba do 4 treningów, no i wolne dni poświęcałem na rozciąganie. I to rozciąganie było całkiem fajne i przyjemne i bardzo mi się spodobało. No, także tak się do tego wziąłem. No wcześniej też się od czasu do czasu rozciągałem, ale byłem bardziej nastawiony na progres i postęp. To są te błędy początkujących, jak uczą się treningu siłowego, że najpierw cisną na masę, na rzeźbę, tak dosyć chaotycznie, skrajnie, od razu oczekują efektów, nie słuchają się tych rad starszych, tak, a potem się po prostu źle z tym czują. No ja zacząłem się uczyć później właśnie tego rozciągania i po 3 latach, już nawet nie pamiętam, straciłem rachubę czasu, ale chyba 3-4 latach stwierdziłem, że nie będę się już rozciągał, tylko to rozciąganie przekonwertuję w jogę, czyli to jakbym podniósł sobie troszeczkę poprzeczkę, bo to rozciąganie było takie proste, a joga zawsze wydawała mi się bardziej skomplikowana. Zacząłem uczyć się jogi z poradników wideo w internecie, między innymi kilka kanałów już polecałem wcześniej, jest kanał Leslie Fightmaster, który polecam w języku angielskim, tam są fajne właśnie programy z jogą przedstawione. Następnie zacząłem się uczyć jogi sam, z podręczników, z książek, zacząłem uczyć się poszczególnych postur i skomponowałem sobie jogę w taki sposób, żeby trwała ona około 20-30 minut, żebym był samowystarczalny, bo mimo wszystko z takich poradników często dużo się uczyłem, ale nadal miałem wrażenie, że ta joga jest zbyt długa, jest dla mnie zbyt ciężka dla moich potrzeb, że w sumie to ja nie potrzebuję wykonywać jej tak super, mega, ultra w taki zaawansowany sposób. Wiecie, bo to jest zawsze kwestia tego, czy robimy jogę w celach duchowych, takich związanych ze świadomością, czy dla ambicji, dla naszego ego. I bardzo często też jest tak, że ludzie uczą się jogi właśnie z tych celów materialnych, bo chcą mieć jakby ciało i umysł pod kontrolą, chcą schudnąć, chcą dobrze wyglądać, a joga pierwotnie do tego nie powstała. Joga powstała jako system do zwiększenia uważności, oczyszczenia ciała i zrównoważenia układu nerwowego, żeby uzyskać samorealizację. Joga jest typowo praktyką duchową, żeby uzyskać oświecenie. I choć jest dzisiaj tak komercyjnie stosowana do różnych celów, przykładowo, żeby właśnie gdzieś tam schudnąć, tak, hatha yoga jest często właśnie w takich marketingowych celach wykorzystywana,
jakieś programy takie właśnie, żeby cardio, tak, zrobić z jogi cardio, żeby się ruszać, ale pierwotnie ona do tego nie powstała. Yoga jest typowo systemem duchowym, w Yoga Sutrach Patanjalego jest to wyszczególnione, także możecie sobie kiedyś poczytać. I te wszystkie techniki mają na celu zrównoważyć układ nerwowy. Jedne pozycje są takie bardziej rozciągające, drugie są takie bardziej budujące siłę. I ten kontrast pomiędzy tymi pozycjami aktywnymi i recesywnymi ma na celu pobudzić oba nadi, idei pingale, po to, żeby można było przebudzić centralny kanał zwany szuszumną i uzyskać przebudzenie kundalini. To wiem, że to brzmi dosyć mistycznie, może dla niektórych z was, ale no pierwotnie do tego yoga powstała i chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo jak kiedyś traficie na jogę i traficie na różne jej odłamy, to żebyście wiedzieli, jaki jest pierwotny cel. Chcę, żebyście to wiedzieli, żebyście nie stracili tego z oczu i żebyście mieli tego świadomość. Ja sam osobiście poprzez jogę nabrałem większą pokorę, większą świadomość swojego ciała i tak jak wspomniałem na samym początku, joga nauczyła mnie, że nie muszę być najlepszy, aby być wystarczająco dobry. Te wszystkie pozycje pokazały mi, jak mogę relaksować ciało, jak mogę się poddać, jak mogę totalnie odpuścić, jak mogę przestać ciągle trzymać się w tym poczuciu, że ja muszę być ciągle lepszy. I tak jak wspomniałem wcześniej, ja nie twierdzę, że to jest złe, tak? Bo może niektórym brakuje w życiu ambicji czy takiej celowości. Ja znowu miałem w życiu ten odwrotny problem, że wymagałem od siebie za dużo i musiałem trochę wyluzować. I yoga pomogła mi znaleźć ten taki złoty środek, ten taki balans pomiędzy byciem a stawaniem się, bo to jest też dosyć istotne na ścieżkach duchowych, żeby tylko nie stawiać na duchowość i nie odlatywać. I w drugą stronę, żeby nie stawać tylko na materię i nie iść po trupach do celu, tylko i wyłącznie zwiększając siłę swojego wpływu na ludzi wokół nas, tak? Ciągle tylko afiszując swoje ego, ale żeby mieć to zrównoważone. I czasem ciężko jest znaleźć tutaj taki obiektywny czynnik mierzalny tego, w jakim miejscu jesteśmy, jak powinniśmy się zachowywać, jaka jest nasza osobowość, czy jest dobra, czy jest zła, czy jest zrównoważona, czy nie jest zrównoważona. No oczywiście o tym mówią nam nasze emocje, czy nastroje, czy opinie innych ludzi, no bo ludzie wokół nas to też jest nasze lustro i myślę, że warto się przeglądać w tym, co mówią inni ludzie, ale czasami jest tak, że chcemy znaleźć to centrum w sobie, żeby tak nie być zależnym od tylu czynników i dla mnie osobiście yoga jest właśnie czymś takim potężnym, że mogę to odnaleźć w sobie, mogę to pogłębić w sobie. O ile na przykład medytacja pozwala mi zwiększyć świadomość swojego umysłu, czy przekroczyć ego i zjednać się z jaźnią, tak? Z tą duchową typowo częścią mnie, o tyle yoga pozwala mi sprowadzić to do materii i bardziej zakotwiczyć w ciele. Bo często jest tak, że właśnie niektórzy medytują, ale mają takie wrażenie odrealnienia i nie czują ciała, a yoga właśnie pomaga jeszcze dodatkowo zintegrować ten aspekt ciała. Podobnie w moim życiu zadziałała też siłownia. Ja zawdzięczam ogromny swój sukces duchowy siłowni. Uważam, że to jest to, od czego zacząłem swoją ścieżkę. To były właśnie przygody z odżywianiem i siłownią. Gdyby nie to, nigdy nie odkryłbym duchowości. W życiu bym, tak myślę, no nigdy nie ma pewności, jakby moje życie się potoczyło dalej, ale mam takie poczucie, że może nie odkryłbym nigdy duchowości, albo odkryłbym ją dużo później niż teraz w moim życiu, jak poprzez właśnie przebyte te różne doświadczenia. I specjalnie nagrywam te wideo dla was. Ono nie jest idealne i nie jest doskonałe z mojego pokoju. Tutaj nawet nie staram się jakoś super mega go edytować. Moje pozy też nie są idealne, więc jeżeli jesteście zainteresowani, wygooglujcie sobie te różne tematy i sprawdźcie sobie jakichś wykwalifikowanych nauczycieli. Ja sam osobiście potrafię jogę na tyle, na ile potrafię, jestem w niej samowystarczalny. Te pozycje, które wam pokazywałem tutaj w nagraniu, to są pozycje, które uwielbiam, które są dla mnie najlepsze i to są pozycje, które dają mi najwięcej właśnie świadomości. Gdy ja je robię, to one tak jakby
wypełniają wszystko, czego ja potrzebuję. Oczywiście tych pust jest dużo więcej, można się uczyć również kombinacji, różnego tempa wykonywania ich, różnych długości, ale te działają dla mnie najlepiej. I pod koniec jogi ja wykonuję również pranayamy, tutaj Bhastrika Kapalabhati i Anuloma Viloma. To są trzy techniki z oddechem, które pozwalają mi zwiększyć uważność mojego oddechu, ciała i pozwalają mi też oczyścić umysł i mieć większą kontrolę nad moją uwagą. Mówiąc tutaj kontrola, mam na myśli koncentrację. Nie mówię tutaj coś na siłę, że ja kontroluję umysł czy w ogóle cokolwiek. Mam tutaj na myśli bardziej właśnie zwiększoną tą świadomość uważności. No i na sam koniec pozycja trupa, chyba uwielbiona pozycja przez wszystkich, która kończy każdą jogę, także tak to właśnie tutaj jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten film To Wszystko, to jest wideo inspiracja, taki mógłbym powiedzieć początek do tego, żebyście zainteresowali się tematem i poszukali sobie dalej. Poszukajcie sobie w internecie, poszukajcie książek, poszukajcie podręczników, może macie gdzieś obok siebie salę do jogi, jakiegoś instruktora, który was pokieruje. Może wolicie robić jogę w domu, ja lubię robić jogę w domu, ponieważ zawsze jak gdzieś mam wyjść, żeby zrobić jogę, to zajmuje czas, a ja nieraz jestem tak skupiony na swoich aktywnościach, że nie mam na to czasu i szkoda mi energii, więc wolę robić ją po prostu sam. I pamiętajcie o tym, że nie trzeba być w tym idealnym. Ja ze względu na to, że mam stymulator serca, wielu pozycji nie wykonuję i jestem bardzo tutaj uważny, jakie wykonuję, bo no, mogę wyrządzić sobie krzywdę i zawsze muszę mieć tą świadomość. Nawet jeżeli staram się przekraczać swoje ograniczenia i staram się zawsze być lepszy, to i tak zawsze gdzieś to mam na uwadze. Może czasami jestem przewrażliwiony na tym punkcie, bo to jest mega wrażliwy aspekt mnie i też czasami ciężko jest mi o tym gadać, bo nie chcę robić z siebie ofiary, ale mimo wszystko no, jest to coś, co ma duży wpływ na moje życie i zawsze muszę mieć na to uwagę. Także, no, podsumowując to wideo, znajdźcie coś dla siebie, zainteresujcie się jogą, zadbajcie o swoje własne ciało, to może pozwolić wam zwiększyć waszą świadomość i pozwolić wam bardziej przyjrzeć się emocjom w waszym ciele, no i zaakceptować te części was, które, no, proszą o waszą akceptację. Zarówno tą część waszą wrażliwą, jak i jakieś może ograniczenia, może jakieś lęki, może jak macie jakieś niepewności, jakieś problemy zdrowotne, to może udałoby się wam jakoś to naokoło rozpracować, czy przerobić, czy podbudować w sobie i być dzięki temu szczęśliwym człowiekiem. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, za poświęcony czas. Dajcie dla mnie łapki w górę, stawcie komentarze, stawcie swoje przemyślunki. Powiedzcie mi proszę, czy robicie jogę, czy jesteście zainteresowani jogą, czy ciekawią was tego typu materiały. Troszeczkę miałem opór przed zrobieniem go, bo wiem, że to nie jest jakoś super idealnie wyreżyserowane, ale z drugiej strony pomyślałem, że to nie ma takiego znaczenia, bo najważniejsza jest ta wartość, którą jestem wam w stanie przekazać i na tym chcę się właśnie skupić. A wasz feedback jest jak zawsze mile widziany, bo to też inspiruje mnie do dalszej twórczości. Zapraszam was bardzo serdecznie na grupę Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, na dole są linki. Dzięki serdeczne za to, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego wideo i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.